Dzień dobry, Neverwinter Nights. Jakimś cudem w poprzednim odcinku powstrzymałem się od sprawdzenia, co to za skrzynki są. Ale najpierw sprawdzę, co to za szczątki są po tych skrzyniach, co się udało zniszczyć. Jak na razie niezłe rzeczy. Czemu to się nie... za... Ej? To jest podrobiona mikstura leczenia krytycznych ran, co nie? Ale czemu? Znaczy ładunki. To jest mikstura, którą mogę wykorzystać kilka razy, czy o co chodzi? Najwyraźniej tak. 7? Że zaraz, to znaczy, że zużywasz 7 ładunków, czy 7 razy mogę użyć? Co to za mikstura jest? Dziwne. Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy można tu znaleźć. Torba plus 10. Dobra, to była tylko jedna skrzynia. Następna taka mikstura. A nie, to jest... Sorry, popieprzyło mi się. Nie, to jest poziom czaru przecież, nie? Jak to ładunki 50? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Jak to jest? Rozdziel to. Tu jest. Nie jestem ranny, więc nie będę mógł nawet sprawdzić. Dobra, przynajmniej później sprawdzę. I pieniądz to było? A nie, tylko to? Coś tam jeszcze było. Okej, więcej tego. To nie przypadkowe, nie wierzę w to, że to był przypadkowy układ. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Tutaj jeden skrzynia, numer jeden. O, mikstura uzdrowienia. To są cenne rzeczy. To już normalna mikstura uzdrowienia. Dobre rzeczy, znaczy nie, no w sumie przynajmniej są nie za pułapkowane te skrzynie, także spoko. Duży plus. Wy też? O, bełty morozu, nie, bełty paraliżu. Tego nie biorę już. Tego też. Przywrócenie. Pierścień sukuba, okej. Z tym to wrócę do niej na samym końcu, tak jak mówiłem. Wpierw trzeba sprawdzić, gdzie są i ile jest tych drzwi zamkniętych. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że w jednym miejscu są trzy drzwi pod rząd, które trzeba trzy razy otworzyć przez nią. Ale okej. Okay. Istnieje taka możliwość. Istnieje na całkiem spora możliwość, że coś takiego jest. Był wredna możliwość. O, szlak! O, zaraz, to przywołało mi jakieś dziwne rzeczy. O nie, będę sam, bo nie mam szans, wiecie co? Linu, giniesz? Nie, aż to szlak. Szybki powrót, odwrót. Dobra. To była dziwna pułapka pod tytułem... Nie wybuchło? Nie, wybuchło w sumie też chyba. Dwóch żywiołaków ogromnych, jeśli dobrze widziałem. Piekielny ogar. Przestań kaszleć. Trzeba zrobić jakieś uzdrowienie? Chyba nie. Trzeba zrobić wzmocnienie w każdym razie. Jedność ziemi. Nie wydaje mi się, że ogar był do zdominowania. Zobaczymy. Błogosławieństwo. Banan ma tak, kurczę, wielki promień. On zawsze zabierze, że tak powiem, błogosławieństwo, bo po prostu... Gdziekolwiek będziesz tutaj klikał, to banan zabiera, że tak powiem... nie wiem, jak to powiedzieć. Wiecie, co mi chodzi, nie? Duży promień jego modelu. Te sprawy. Techniczne sprawy. Bełty lodowe. No raczej, idealnie. Bez zapisu jedziemy z tym koksem. Poradzimy se.
To się nazywa groby z Lajen, muszę zapamiętać. Stop! Piekielny ogar na skraju śmieci, do wykończymy go szybko, żeby nie było problemów. I dwóch olbrzymich żywiołów ognia. Panowie, ja mam mroźne bełty. Co sprawi, że będziecie trywialni? Nie, walcie cały czas. Linus została powalona, poważnie. Za durny głupol. Śmiał mi powalić. Banan, opieraj się. Jeszcze troszkę dłużej. Szanić was. Nie wycofam się. Głupiec cwaniaki. Gdzie jest wyjście? Nie mam wyjścia, bo... Napierdziele, stop. Który jest zranny? To przez to, że moja drużyna była tak wspaniale przygotowana i atakowała dwóch naraz zamiast, kurczę, bladę się skoncentrować na jednym. Dzięki za to, drużyna. Kość, odwal się. Bo wrócę jeszcze raz kamieniem. Sam wsiął się. Stygwind. Opieprzyłbym moją drużynę, ale to nie jest ich wina, że... ich sztuczna inteligencja... Znaczy inaczej, urodzili się z taką sztuczną inteligencją, z jaką się urodzili. To nie jest ich wina. Te durne żywiołaki, które mają czelność walić mnie, tak, że mam tylko 5 punktów życia, czy ileś tam. Dostaną za swoje. Znaczy tak powiem, mam nadzieję, że będzie dużo punktów doświadczenia za tych kostków. W końcu. Należyty punkt doświadczenia żywiołaki, tak jak powinny być, nie te podrobione, przywoływalne żywiołaki. Co tam jeszcze? Jeszcze to. I jedziemy z tym koksem. Na serio tym razem. Linu, nie padnij, kurczę, ale wiem, że jakoś przegapię ten moment. Trzaskamy od razu. Zaraz, bez Linu? Nie wziąłem Linu. Idiota. Trafiaj w niego. Trafiaj w niego, jest na skraju śmierci. Come on. Wypij to. Natychmiast to wypij. Jeszcze jeden. Trzaśnijmy tego gościa, chociaż bez wycofywania się. Wypić to jeszcze raz. Nie poddam się, żywiołaki. No. I o to chodzi, kurczę, badę. W nogi. O kurczę. Pi. Żaden dodatkowy atak. Spadaj, koleś. Gdzież w nogi obrywa, co ty na to? Tak jest. Teraz jesteś wolniutkim żywiołakiem ognia. Rodriguez, nie... Kurczę, badę. Nie zbliżaj się do niego. A! Chwila, moment. Muszę znaleźć bezpieczne miejsce. Nie, to nie jest bezpieczne miejsce. Pierdziele, głupi Rodriguez się blokuje pochodnie. Wal się, głupi Rodriguezie, że tak powiem. To nie ja. To ja, oczywiście. Ech. Przynajmniej zrobimy to za jednym razem może. A, trzeba jeszcze raz to wziąć wszystko. Szklak by to. Wkurza mnie to, że te torby są schowane. Za każdym razem trzeba to wyciągnąć. Poirytowały mnie dziady i tyle. Przy okazji spróbuję sprawdzić, jak te napoje działają. Jakby ktoś był cwany, może da się coś zrobić z tymi drzwiami, żeby się nie zamknęły. Na przykład postawić tu jakąś postać, żeby stała. Zaraz, to był szafir? Tak. Spróbujmy zrobić taki eksperyment. Mocno naukowy eksperyment. A nie, bo to jeszcze pogorszy sprawę, kurczę, jeszcze wypcha mi to kogoś tam na zewnątrz, to może lepiej, nie? Nie wiem, w sumie. Albo jeszcze można by inaczej zrobić, spróbować... Nie, to będzie odporne, to jest... Na pewno odporne na bełty, nie wierzę, że to mogłoby nie być odporne. Wziąłem ten pierścionek, sukuby, gdzie to było? Tutaj. Inne rzeczy się losują. Mikstura wiedzy, jakiś taki... No
Dobra, no to... Nie, spadaj z tym błogosławieństwem, oni są ranni. Na serio, że tak powiem w cudzysłowie, bo tamte inne próby to był tylko test. Albo inaczej, chciałem wam pokazać, jak tego można, jak tego nie należy zrobić. Teraz wam pokażę, jak to należy zrobić. Chyba. Jeszcze nie zdecydowałem. Jeszcze mi brakuje czego oczywiście, zawsze coś... A, tak, tego. No co jest? Magiczny kieł, powiedziałem. Większy magiczny kieł. Wiecie, czasami coś... Nie rzuciłeś tego? Jeszcze raz. Dzik jeszcze do pomocy, czemu nie? I tak zginie. Chyba nie będziemy robić tego eksperymentu, bo mam wrażenie, że to i tak nic nie da. Co to zrobimy? Zapis. Ponieważ zaraz jak to było, to eksplodowało. Dobra, stójcie troszkę oddaleni. Dobrze, skarbie. Jak ma wybuchnąć, to niech zrani tylko mnie. Stop! Niestety zraniło... Okej, zraniło dwóch. Wszyscy atakują najbliższego, czyli tego gostka. Mamy się uwziąć na niego. Niestety banan nie posłuchał, ale trudno. Mamy być wredni, bezczelni. Także po prostu będzie później posty nabijał na forum. Czemu się kurde na mnie wzięli? Co to za... cholerna banda... Nie wiadomo czego. Walni go liną. Ja tutaj mocno obrywam. Trzaśnij go, także... Bardzo dobrze. Bardzo idealnie. Teraz będzie seria w ramię. Także przygotuj się i żywiołaku. Jeszcze raz. Bardzo dobrze, może wystarczy. Ile jest za takiego jednego gostka? Gdzie to było? Pierdziel, nie widzę. O, nie mogę tego znaleźć. 96 chyba, tak. Czyli 100. Może być. I co to było? A Klejnot Honoru to jest... Kolejny z serii klejnotu tutaj, bólu, rozpaczy i honoru. Zrób zapis, to jest konieczne. Nie mam pojęcia, do czego to będzie. A zróbmy test z tymi napojami. Nie no, zużyło mi to jeden. Czemu ładunki 50 tu jest napisane? Ktoś się pomylił chyba, wstawiając te napoje do tych skrzyni i wstawił jakieś dziwne wersje. Jakieś wersje, kurde, prototypowe, nie wiadomo co. Które jeszcze miały jakieś ładunki przypisane. Otwierać to, czemu tego? Da to się zniszczyć? Ja myślałem, że to się otworzy przy grzebaniu, że przy tym jak pokonaliśmy się. No dobra. No to eksploracja w takim razie kontynuujemy i musimy wszystko zobaczyć, co tutaj się da, zanim będziemy decydować w sprawie klejnotów i innych takich rzeczy. O! Nie, to tylko klatka sukuby. Poczekajcie, zrobimy błogosławieństwo, bo się zużyło. I wezwiemy naszego towarzysza wspaniałego. Stop! No mogę już na kanał, czemu nie? Co my tutaj mamy? Tradycyjny pakiet mumia, taki tam koleś i szkielet? Nie. Sarkofagi. Te sarkofagi już mają normalne. A nie, mają słabe pułapki, które można zauważyć. No okej.
pralnia, nie pułapki. Niestety. Bełtami to rozwalę. A pułapka ogniowa średnia. Tak średnia. To wygląda jak zbroja skórzana, chyba? Bardzo podobnie, albo może nie, może unikatowe to jest. W sensie, że zbroja skórzana plus 3 to mogłaby być. Na przykład, czy coś. Nie udźwignę tego wszystkiego. Rodriguez, przyznaj się, że wiesz, że tu jest skrzynia, ale nie chcesz mi powiedzieć. Jest skrzynia? W sensie pułapka. Zaraz, co to ma być? Nie udźwignę tego wszystkiego. No właśnie. Odźwigniesz, tylko co najwyżej będziesz musiał to upychać coraz bardziej, używać swoich umiejętności Tetris. Grania w Tetris, w sensie. A tutaj? Puste. Czy ja to sprawdzam wcześniej? Uwaga, otwieram drzwi, będąc rannym. Pusto, w sensie nie ma... Ale to jest cholernie podejrzanym już, sko, wiecie co? Ja tutaj przeczuwam pułapkę taką, że te drzwi się otworzą, jak tutaj tylko podejdę, albo jak na to kliknę. I drzwi się otworzą. I wyjdzie z nich paskudstwo. Dobrze, skarb, tak, nie zajmij się tym. Nie da się tym zająć chyba. Tak jest. No to dobra. Dobrze, skarb, pułapko. Stop. Co to wyłazi? Mumia, zmora, szkielet. Co to jest zmora? Czyli to jest White. Ci mroczni umarli dążą do zniszczenia całego życia. Wypełniają... A to już było chyba w takim razie. Dobra, zrobimy retreat, bo się da nawet. Można. Wszyscy podążajcie za mną. Nie z... Pana... O, jakim fartem przeszedł przez te drzwi przynajmniej. Stop, spokojnie. Bądźmy rozsądni. Jeden nas, czyli... Hej, kochani, co mogę... Nic, spokojnie. Muszę tylko podejść do drzwi. Tylnym chodem, bo jest troszkę bardziej... dokładny. I... Okej, okay, dwóch naraz. Może być. To... Słabi są, ja myślałem, że to są jakieś groźne jeszcze. Ta mumia się zblokowała, chyba tam nie wiem, co ona tam robi. Ty tam mówisz? Jem twą duszę? Jeszcze nie. Mumia. I druga też mumia normalna. A to te mumie są, sorry, myślałem, że to są coś mumie wojownicy. Przypomnijcie mi, w sensie sam sobie powinien przypomnieć, żeby kurczę blade przy następnej wizycie kupił tam jakieś więcej magicznych bełtów elementarnych, czy jak to nazwać. Tam był jakiś amulet Skarabeusza. Nie, naszyjnik sukuba po prostu i klejnot służby. Panie, to wychodzi na to, że mam wszystkie te takie jakieś też klejnoty chyba, bo nie wiem, czy jest jeszcze więcej. To była prosta bitwa w porównaniu z resztą bitew. To była banalna bitwa, mogę tam zostać spokojnie. Ale jeszcze zostało drzwi numer 1 i drzwi numer 2 i drzwi numer 3. Obstawiam, że tej drzwi tutaj się nie będzie dało otworzyć łatwo, albo w ogóle. Stop. Szkielet wódz. Tu jest standardowy pakiet. Jesteście gotowi? Stójcie tutaj, nie pakujcie się niepotrzebnie. Niech sami zaczną. Dla dwóch naraz, albo jeden. A, otwierają drzwi. Ci posiedli tą tajemną wiedzę w przeciwieństwie do swoich kolegów z poprzedniego pomieszczenia. Tajemną wiedzę używania klamki. Bardzo słusznie. Że tak powiem, wojownik jest niczym. Dopóki nie posiądzie tej jakże prastarej sztuki i tajemnicy używania klamki.
tego trzeba zacząć. Jest. O, Linu, o nie, ulecz się. Co to było? To był fail, tyle mogę powiedzieć. Cholera, trudno. Poradzimy sobie. Tylko banan, choć nie drzwi, banan. A on nie, bo jeszcze ma czar... Nie, dobra, będzie to chodzić. Więc mówisz, kolego, że potrafisz zarazić. To prawda, jesteś nieumarłym. Ja bym ci powiedział, że mój banan ci pokaże, jak to zostać zatrutym, ale akurat masz szczęście, bo... jesteś niewrażliwy na truciznę zapewne. No, zabić go. Zabić go. Tak jest. Trzeba wrócić po Linu, niestety. A mogła się uleczyć, chyba nie. Chyba już robiła uleczenie, ale chyba i nie wyszło czy coś. Nic się nie stało. Czasami, kurczę, zapominam ją, że tak powiem, wziąć z powrotem z jakiegoś powodu. Znaczy z tego powodu, że po prostu, wiecie, no. To prawie mechaniczne tutaj pakowanie się, branie Linu i ten. Że czasami nawet po prostu nie zorientuję się, że tego nie zrobiłem. Skoro tu jestem i jeszcze jest troszkę czasu, chcę sprzedać trochę rzeczy. Zacznijmy od oczywistych rzeczy. Teraz troszkę takie rzeczy, które mogą być... Teraz to wszystko... jest unikatowe. Co to było? A. Sztylet od sukuby. Ostrze kurtyzany. To już było. Chyba. A nie, nie, może nie było, nie wiem. Kurtyzany. Zabójczynie są słynne ze swych niesamowitych umiejętności, dzięki którym potrafią przeniknąć do najlepiej strzeżonych komnat wroga w najprostszy możliwy sposób. Są tam po prostu zapraszane. Takie działanie było jednak zbyt często stosowane. Dziś ta metoda jest rzadko wykorzystywana. Ogłuszenie. I plus 2. Za 13 tysięcy takie coś. Naprawdę? Dziwne. Z 300 tysięcy pykło. Co to jest? Czy to jest zbroja skórzana plus 3? Tak! Jestem w stanie rozpoznać rzeczy za 3000. W sumie... Nie, ja mam... Co to mam tutaj? Skórzana zbroja ćwiekowana plus 2. Wiecie co? Czyli razem... Tylko, że skórzana zbroja jest o jeden gorsza od ćwiekowej skórzanej zbroi. To... będzie lepsze. Nie udźwignę tego. Inaczej mówiąc, to będzie takie same. Ale daje mi teoretycznie więcej bonusów. Czyli 3 plus 2, 2 plus 3. Szkoda, bo taki śmieszny kolor niebieski, że tak powiem. Ja to nigdy tego nie ubrałem. Ja nie miałem okazji, kurde, ubrać tej zbroi, zobaczyć jak wygląda, bo stwierdziłem, że ciemno było albo coś takiego, ale zobaczmy. Co to jest napisane? Bla bla, jakieś chrzanienie. Zbroja całkowicie niebieska. Bardzo rzadki widok. Ale no, w bitwie nie powiem, że to było praktyczne, chyba że ktoś idzie na jakieś lodowce, czy nie wiadomo co, no może na lodowcu by się w tym dobrze człowiek, że tak powiem, kamuflował. Nawet ja bym powiedział, że to jest za ciemne. Ale poza tym to bardzo kontrowersyjne, żeby tak malować taki mocno nasycony kolor. Dobra, w takim razie żegnamy tą zbroję. To jest moja zastępcza zbroja, którą ewentualnie mógłbym używać, jakbym stwierdził, że nie wiadomo co się stanie i to jest złe już czy coś. Jeszcze ją później ubiorę. Tylko muszę ją jakimś cudem wpakować do tego. Zaraz, nie tutaj, tutaj. Nie tutaj. Gdzie? Tutaj? Dobra, i co my tu mamy jeszcze? Sejmitar plus 2. Nie, migoczące ostrze. Znane ostrza tego typu pochodzą ze zbrojowni Dawida Alifazera. Kupca, która 50 lat temu był dobrze znany.
Twierdził, że zdobył taką broń na pokładzie dryfującego statku widma, który zatonął wkrótce później. Odmówił jednak udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień na temat tego, czy załoga zmieniła się w duchy, zanim postawił on swoją stopę na statku, czy może później. Parowanie 5. Dodatkowe, znaczy dodatkowe punkty do parowania. Ok. 5000 nad całkiem wartościowe. Kosa plus 2. Takie jakieś tam rzeczy. Księga mocy. Co to jest księga mocy? A, to ta instrukcja. To... Jeszcze to będę trzymał, nie, ale ja pierdzie. Za dużo tych rzeczy zepsuł normalnie, no. Mimo wszystko. Dobra, sprzedaję ten nadprogramowy. Dajcie mi parę sekund, paręnaście, parę dziesiąt. Źle. Nie, tu jeszcze. No, nie, to taki. Nie. Tak jest. O, niebezpiecznie blisko kliknięcie na jakieś inne rzeczy, ale udało się. Dobra, chciałem dokupić jakieś dodatkowe magiczne bełty. 315 tysięcy. Zaraz, a dobra, bierz to. Tu sobie zrobię takie po 3 mrozu i po 3 błyskawicy. Co by na to? Tak jest. A to bełt normalny jest, to spadaj stąd. Jeszcze mam bełty ognia i no, tak to wygląda. Bayer. Jak tam? Czas na koniec? Nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie. Dobra, to zdążymy jeszcze poeksplorować troszkę. Kemping? A, wszędzie. Ale zapis. Proszę bardzo. Jakie ja mam bełty? Lodowe mam cały czas chyba ustawione, co nie? No to tutaj. Trzaskamy go się od razu, chrzanić. Nie przejmujemy się tym, że jest tutaj 200 tych wszystkich. Ale tylko 3. Za 43 walnąłeś? Żarty sobie robisz, koleżko. I to jeszcze pana na najbardziej delikatnego członka drużyny. Jeszcze Silinu się opiera spokojnie, także... Nie będzie chyba tragedii jakiejś dziwnej. Traf sobie, tylko... Pierdziele, żeby naprawdę trzeba było robić takie rzeczy podczas bitwy. Szań się, głupi ożywieńcu, to twoja wina. Mumia jest tutaj tylko supportem, ona nie wali za 14, akurat ja uderzyłem. A to, że tam załatwię. Kurde, trzeba będzie jeszcze raz wrócić po linii przez takie głupie walki, no. Ja tutaj się staram to zrobić szybko, żeby to przycisnąć troszkę, a oni, kurde, powalają mi linę, po prostu najgłupsze ciućmoki w historii. Jakie bełty? Elektryczne, okej. Na ciebie to był specjalny ogniowy, ale nie. Jesteś zbyt mało interesującym gostkiem na takie rzeczy. Mamy tutaj kolejny pakiet różnych niezapułapkowanych, oczywiście, kontenerów. Jedne drzwi zostały. Dobra, wycofam się. Znowu, jak wiecie. I bierzemy linu i wracamy. Jeszcze robimy uzdrowienie. Sprawdzamy, co jest ze skrzyni jeszcze. W skrzyniach. Nie, Rick Penny zaczyna zastanawiać się, co ten gościu, Rodriguez,
tak często tutaj się pojawia, no za danych czasów to on po prostu dniami nie wraca, bo nie wraca, bo nie musiał, ale tutaj co 2-3 godziny wraca, czy ja wiadomo jak często. Neurik, no trudne po prostu lochy są. Teraz ci poradzę. Ale przynajmniej się nie nudzi. Także... No, zaraz spokojnie, zaraz jeszcze sprawdzili te skrzynie. I możemy sprawdzić, albo zostawić sobie na przyszłą część, ostateczne drzwi, które się pewnie nie otworzą. Ognisty pocisk, sztuk 1. Wcale nie zapłapkowany sarkofag. Od kiedy to tak to działa niby? Może za blisko byłem. Ale akurat jakby to był inny typ pułapki, jakby to wybuchło, to by w sumie nieważne, dopóki nie jest to jakieś durne błyskawice, to nie ma znaczenia. Proszę bardzo, zrobimy to z odległość. Jak już tak powiem. Pułapki się wycwaniły i wybuchałem pomimo tego. Praktycznie pozabijałem i już pół drużyny. Stingwind. Wszystko tutaj? Nie, jeszcze jest to. A to chyba już nie ma pułapki bez kitu. Nie. No. Dokładnie. Dobra, ludzie, jak tam? Trzeba kończyć. Ale zostawię do Rodrigueza dokładnie w miejscu, gdzie następny... A, to ona mówi. Gdzie w następnej części będę próbował sprawdzić, co tam, czy można tam w ogóle wejść, czy nie. Także na razie, trzymajcie się, ludzie. Do usłyszenia.